Hej, przychodzę dzisiaj do Was z takim filmikiem, nie wiem, czy to zakupowym, czy to może zachwalającym, no taki, powiedzmy tak, jedno, dwa w jednym, jedno i drugie. Słuchajcie, zakupiłam sobie, ja już powiem tak, jakiś czas, słuchajcie, ze 3 lata temu kupiłam sobie taki właśnie zestaw, to był tak jakby pojemnik matka, który się rozkłada na dwie części. Ten akurat też miał ze sobą już baterie, 2 sztuki. I ten co kupiłam 3 lata temu, też miał 2 sztuki baterii już w zestawie. Z tym, że te baterie się wyczerpały i ja kupiłam nowe baterie, nowe w sensie, wiecie, nowe w sklepie, a ile one tam miały już po wyprodukowaniu, to nikt tego nie wie. W każdym razie zmieniałam raz na 2-3 dni i te baterie bardzo szybko nie wytrzymywały. Te w zestawie zawsze wytrzymują najdłużej. Nie wiem, jak to się dzieje, ale przypuszczam, że no, oni mają takie najbardziej świeże, jeżeli tak można powiedzieć, baterie, wkładają i po prostu długo to wytrzymuje. No a potem przychodzi czas, że się po prostu wyczerpują, nie nadają się do ładowania, więc po prostu się je wyrzuca i wkłada się nowe, zwykłe paluszki zakupione w pierwszym, lepszym sklepie. No i one wytrzymują bardzo krótko. No w każdym razie tu w zestawie były też dwie baterie paluszki. Tu się umieszcza butle. Ja zakupiłam w tym zestawie, tak jak widzicie tu, bo to jest kartonik od tego zestawu, czyli od zestawu matka, i był jeden wkład. Wkład był zielony. Ja sobie wybrałam na aukcji internetowej 7 zapachów. I wybrałam, w związku z tym, że do żadnego nie przemyślałam tego i kupiłam same zapasy, czyli takie butle metalowe, aluminiowe. No ale nie przemyślałam do końca, że potrzebny mi jest oczywiście pojemnik matka, więc szybko weszłam jeszcze raz na tą aukcję i kupiłam sobie w zestawie po prostu 1 z tych 7 zapachów, czyli kupiłam zestaw z zapachem i 6 zapachów takich dodatkowych. I słuchajcie, o 2 zapachach w tej chwili mogę Wam powiedzieć, że to są moje odkrycia, przypadkiem całkiem. Tu się nazywa Białe Kwiaty, White Flowers. To jest zapach, już Wam mogę powiedzieć, bo można psiknąć samemu. Ja sobie pozwolę psiuknąć i powiedzieć Wam. To jest zapach typowo kwiatowy, naprawdę. Wiosna w pełni, bryza morska, wiosna w pełni. Tu jest od tego właśnie, o, nawet jest napisane pierwszy dzień wiosny, no proszę. Faktycznie, to tak faktycznie pachnie. Wszystkie ukryte wiadomości w pierwszy dzień wiosny, czyli wysoko słoneczko, ciepło, ale jeszcze nie upał, letni deszczyk, lekko jeszcze zimnawy, ale przyjemny. No, wiosna budzi się do życia i ten zapach to oddaje. No to jest coś fantastycznego. Słuchajcie, jakbyśmy mieli takie perfumy, rewelacyjne, naprawdę, superowe. I drugi to jest, to się nazywa też Białe Kwiaty, ale jeszcze ma melon i wanilię. I faktycznie to jest to on. I zaraz Wam psiknę, ten jest trochę mocny. Wam, sobie psiknę, Wam powiem, jak pachnie. Słuchajcie, ten zapach, kiedy wymieniłam po tygodniu ten zielony na ten bordowy, mąż powiedział, o kurde, jak to pięknie pachnie. A wielokrotnie, naprawdę, tysiące razy Wam mówiłam, że mój mąż jest bardzo wybredny na zapachy, totalnie. Nie lubi, jak już naprawdę coś jest, co go zachwyci, to wtedy się tego trzyma. Tak jak Adidas męski, zwykły, naturalny spray, Active Body. No, on jest zakochany od 23 lat w tym zapachu i nie zmieni na żaden inny. Podpasowały mu też pod prysznic Adidasy, żele pod prysznic Adidasa i tylko tych się trzyma. I ja, kiedy go poznałam, zmieniałam perfumy, wiecie, jak rękawiczki, tak jak to się mówi, poszukałam swego zapachu i on, dwa mu się bardzo spodobały i przez jakiś czas kupowałam jeden z nich, bo drugi wycofany. Ja kupiłam ostatnią butelkę w jakimś tam sklepiku. Po prostu więcej nie było tych butelek. Potem szukałam wszędzie tej butelki, tych zapachów. No ale wiecie, 23 lata temu to szukaj wiatru w polu. W każdym razie, no tak jak mówię, ten ciężki, on nie jest ciężki.
On jest tak piękny, tak słodkie perfumy. No właśnie, nie wiem, czy właśnie one nie są nawet w 90% właśnie taki zapach perfum tych, które ja używałam, jak się poznaliśmy. I może dlatego mu się tak spodobał ten zapach. To jest słodki, piękny, delikatnie pachnie melonem. Wanilii to ja tutaj nie czuję wcale. Może ten lekka słodycz, taka daje, tą lekką słodycz daje wanilia. W każdym razie naprawdę obydwa zapachy polecam. Na gorączki, upały tylko i wyłącznie ten. Kiedy przychodzą lekko chłodniejsze dni, to polecam ten, bo słuchajcie, popsikałam, włączyłam na dzień i poszłam do pracy i w ten upał, taki wiecie, prawie 45 stopni, w budynku było 30. Wchodząc do pomieszczenia, fakt, pachniało przepięknie, o tym zapachu mówię, pachniało przepięknie, pootwierałam wszędzie drzwi, bo ja wychodząc do pracy zamykam, żeby pies mi nie latał po całym mieszkaniu, ma tylko ograniczone pomieszczenia, więc słuchajcie, otworzyłam drzwi od mojego aneksu kuchennego i tam tak przepięknie pachniało, o panie, ale wiecie, to jest taki ciężki zapach, tak jeszcze jak idzie na burzę i te upały są nie do zniesienia, no to on troszeczkę nie, ten lżejszy, no tak jak z perfumami, tak na ciele, tak samo działa, ale obydwa zapachy, moje odkrycie czerwca 2019, polecam. Niedługo sprawdzę, aha, i mówię, ten i ten około tygodnia psiuka wyłączam na noc, ale to późnym wieczorem, 22, 23 i włączam już o 5 rano, takie, no powiedzmy 6 rano, kiedy wstaję do rano, się budzę i już załączam, no to tylko przez noc tak kilka godzin się nie włączają, a tak przez całe dnie jest nastawiony na, słuchajcie, tu jest taki wzornik, ja muszę sprawdzić, jak to działa, w sensie co ile minut, bo tu jest tak, no, ta linia, ta ostatnia, to jest wyłącznik, potem jest jedna kropka, dwie kropki i trzy. Ja to się domyślałam, że to co minutę, co dwie minuty, co trzy. Nie, to tak nie działa, także no nie wiem, czy to trzy razy na godzinę, dwa razy na godzinę, raz na godzinę. Nie umiem tego powiedzieć, ponieważ to jakoś losowo wybieram. Mimo, że jest nastawione na jeden, to nieraz jest co dwie minuty, nieraz jest co pięć minut. Także nie wiem, czy to jest... No, dziwne tak to losowo, no nie wiem, w każdym razie jest minutnik niby taki, o, ale no jak teraz ładnie zapachniało z wiatr zabiał, bo się przeciąg zrobi, także polecam Wam, już się nie rozkminiam nad tym, polecam.